Jacek Niedzienkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim państwa gościem jest pan Jan Śpiewak, radny dzielnicy Śródmieście, kandydat na prezydenta Warszawy, Wolne Miasto Warszawa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Wygra Warszawa, tak się nazywa nasze, wygra Warszawa. Nasze porozumienie. Które... Wygra Warszawa, czy wygra Patryk Jaki? Idzie jak burza. Idzie jak burza, idzie jak taran, a co więcej, wszyscy mu robią kampanię, począwszy od mediów liberalnych po i inne, że tak powiem, samą platformę. Ale jak to wszyscy robią kampanię Jakiemu? No nie, na przykład wczoraj oglądałem Patryka Jakiego w programie Justyny Pochankę, no i to było przerażające. No, media liberalne po prostu nie potrafią zadawać trudnych pytań najwyraźniej. A czy w TVN24 Patryk Jaki nie był przyciśnięty? Zupełnie nie był przyciśnięty przez panią Pochankę, redaktor Pochankę, którą zresztą cenię i lubię, ale no to, jaką ma łatwość do tego, żeby unikać trudnych tematów, to jest dość nieprawdopodobne. Ale jak to? No właśnie przychodzi do mediów, odpowiada, potrafi się zmierzyć z każdym dziennikarzem, z każdym pytaniem. No, ale ci dziennikarze, ja nie wiem, no ci dziennikarze nie zadają podstawowych pytań, nie zadają pytań... No. Panie redaktorze, no mamy kilka kwestii. Jest kwestia reprywatyzacji, zaangażowania środowiska Prawa i Sprawiedliwości w reprywatyzację. Mamy kwestię lex developer, czyli robienia dobrze deweloperom na skalę dotychczas niespotykaną. Mamy kwestię smogu, zanieczyszczenia powietrza. Idzie teraz rozporządzenie, które ma umożliwić sprzedawanie najgorszego miału węglowego, który zatruje środowisko w Polsce. A co ma wspólnego z tym Patryk Jaki? No jak to? No Patryk Jaki jest częścią rządu Prawa i Sprawiedliwości, jest kandydatem na prezydenta Warszawy i Warszawa musi się mierzyć z problemami takimi jak smog, z takimi jak samowolka deweloperów i z takimi jak dzika reprywatyzacja. Co ma Patryk Jaki wspólnego ze smogiem i z miałem? No takie, że obiecał, że będzie z tym walczyć, a jego rząd robi to dokładnie. To mówisz, że będzie z tym walczyć, jak zostanie prezydenta Warszawy. Nie, no ale ma do tego narzędzia teraz. No jakby, i po to są chyba dziennikarze, żeby zadawać mu trudne pytania i go, że tak powiem, z tych tematów maglować, a tego zupełnie nie ma. Ja jestem dużo bardziej maglowany niż kandydat, w tym momencie chyba już faworyt, no i ma pan... kandydat na prezydenta Warszawy. I jaki faworytem, nie Trzaskowski? No powoli na to wszystko wskazuje, że faworytem staje się Patryk Jaki. No, tendencja sondażowa jest jasna, idzie w górę. Rafał Trzaskowski ma poparcie raczej spadające, utrzymujące się na tym samym... Szczerze powiedziawszy, no wynika to głównie ze słabości Platformy Obywatelskiej, która zachowuje się, jakby był znowu kwiecień 2015 roku, jakby nie było z kim przegrać. Jest ta sama arogancja, ta sama krótkowzroczność, brak propozycji. Ale Rafał Trzaskowski mówi, odbyłem 158 spotkań, ale 18 dzielnic, 18 ale godzin. Ale ta licytacja na ilość spotkań to chyba nie jest do końca to, czym Rafał Trzaskowski może wygrać wybory. Ja nie będę podpowiadać, jak wygrać wybory, bo ja sam chcę wygrać wybory. No ale coś panu nie idzie, 3%, nie, nawet nie, Andrzej Rozenek ma 4%. Nie, nasze są więcej od pana. Wedle naszych informacji my mamy cały czas stabilne 7-8% poparcia. Ten sondaż, który pan tutaj przywołuje, rozumiem, że chodzi o ten sondaż faktów. Wedle tego sondażu frekwencja wyborcza ma wynosić 80%. Aha. Więc a według pana jaka będzie? Warszawiacy pójdą, nie pójdą na wybory? Pójdą na wybory. Myślę, że frekwencja może być większa niż ostatnio, ale jeśli przekroczy 50%, to będzie duży sukces. Niestety w wyborach samorządowych frekwencja jest dużo niższa. Może warto byłoby zadbać o to ponad podziałami, żeby ta frekwencja była jak największa. Oczywiście. Na wybory, na tą serię wyborów. My zachęcamy do tego, żeby pójść głosować i będziemy też adresować nasz program właśnie do młodych ludzi, do osób, które wcześniej nie głosowały i będziemy starać się przekonywać, żeby zagłosowały. To jest moim zdaniem istota tej kampanii, istota w ogóle wyborów, tak, żeby wciągać nowe osoby w proces demokratyczny. Póki co pan chce przekonać warszawiaków, że Patryk Jaki coś ukrywa. Co kryje Jaki? Nie, Patryk Jaki nie odpowiada na podstawowe pytanie, jak to jest, że dwóch asów, w cudzysłowie, asów walki z korupcją, jakimi jest Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński, którzy byli liderami Prawa i Sprawiedliwości, dalej są liderami Prawa i Sprawiedliwości od ponad dekady, nie zauważyli... W stolicy. Nie zauważyli afery reprywatyzacyjnej. To jest nie do pomyślenia. To jest po prostu nieprawdopodobne. I my musimy poznać odpowiedź, dlaczego nie zauważyli tej afery. I wyciągamy teraz kolejne informacje i będziemy wyciągać kolejne te informacje. Obiecałem, mówiłem panu w programie parę tygodni temu, że tak będziemy robić. Miesiąc temu pokazaliśmy układ na Bielanach, gdzie trójka radnych jest jednej zresztą rodziny Prawa i Sprawiedliwości, korzystała na dzikiej reprywatyzacji. I teraz pokazujemy kolejny odsłonę tego, gdzie były pracodawca, patron Ernesta Bejdy, szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, również korzystał na dzikiej reprywatyzacji. I czy to są przypadkowe zdarzenia, czy może się układało większą całość? Miałem wrażenie, że układało się większą całość, ale przede wszystkim warszawiacy zasługują na odpowiedź na to pytanie przed komisją weryfikacyjną. I komisja weryfikacyjna powstała po to, żeby wyjaśnić kwestię afery reprywatyzacyjnej. To dlaczego pan wcześniej tych przypadków nie zgłosił, ale skoro miał pan o nich wiedzę? Panie redaktorze, ja 2 czy 3 lata temu nie miałem tej wiedzy o tym. Ale tak? Komisja trwa już, pracuje już wiele miesięcy, więc można było to zgłosić wcześniej. No nie, my mamy tę wiedzę od kilku miesięcy, my poznajemy te informacje. To dlaczego pan kilka miesięcy temu nie zgłosił tej informacji, że... Ale to robimy, zrobimy to w trakcie. Osoba, która patronuje panu Bejdzie, ma tego typu... Te informacje akurat poznaliśmy kilka tygodni temu. To jest coś,
temacie w miarę nowego. No, a nie lepiej było pójść do komisji weryfikacyjnej, a nie do mediów i robić konferencję prasową? No ale prasową? Panie redaktorze, no jakby te informacje też to nie jest coś tak, że to jest zupełnie coś nowego. No jakby mamy kandydata... A co, Patryk Jaki wiedział o tym? No ja nie wiedział, kto jest kandydatem na Sądu Najwyższego, którego rekomenduje najprawdopodobniej Prawo i Sprawiedliwość. Pan Jerzy Szaniacki jest człowiekiem, który jest związany bardzo ściśle ze środowiskiem opowiedzmy Ernesta, może naszym widzom, bo chyba nie wiedzą, o co chodzi z panem Szaniawskim. Jerzy Szaniacki to jest mecenas, który uczestniczył w wielu postępowaniach reprywatyzacyjnych i przynajmniej w jednym wypadku, bo mamy wiedzę na ten temat, przynajmniej w jednym wypadku przejął nieruchomość na Mokotowie. Zrobił to w sposób, znaczy decyzja została wydana w sposób nielegalny. I dzisiaj, parę tygodni temu, okazało się, że jest kandydatem do Sądu Najwyższego. Umówmy się, te osoby do sądu, kandydaci na Sądu Najwyższego nie są osobami z przypadku. Pan Szaniawski wcześniej pisał wiernopoddańcze listy o tym, jakie CBA jest super i w ogóle jaką świetną robotę robi, jeśli chodzi o aferę reprywatyzacyjną. Jerzy Szaniawski wreszcie zatrudniał i wychował Ernesta Bejda, szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. I to nie jest koniec tej historii. Ta historia ma kolejne odsłony. Bowiem syn pana Jerzego Szaniawskiego został zatrzymany w maju 2015 roku pod zarzutami korupcji w Narodowym Funduszu Zdrowia. A gdy zmieniła się władza, zaczął rządzić Prawo i Sprawiedliwość, to nagle to postępowanie zostało umorzone. A agent, który zajmował się tym postępowaniem, który informował o udziale Jerzego Szaniawskiego w aferze reprywatyzacyjnej, informował o udziale jego syna w tej aferze korupcyjnej, został wyrzucony ze służby. To jest afera, kolejna gigantyczna afera, o której mówimy, która powinna zakończyć tak naprawdę karierę pana Ernesta Bejdy przynajmniej. A tutaj niezadawane są pytania. Ja czuję się dokładnie tak samo jak na samym początku afery reprywatyzacyjnej, gdy chodziliśmy, opowiadaliśmy, słuchajcie, no spójrzcie na to, zacznijcie zadawać trudne pytania politykom Platformy Obywatelskiej, co się dzieje, jeśli chodzi o reprywatyzację. I mamy to samo, co jeśli chodzi o z tym wszystkim Patryk Jaki. No, Patryk Jaki ubiera się w piórka szeryfa, który będzie walczyć z mafią, a widzimy, że... Stoi na czele komisji weryfikacyjnej. Ale walczy z jedną mafią, a z drugą mafią jakoś specjalnie nie chce walczyć. Jeśli pan postawi obok siebie jednego radnego Prawa i Sprawiedliwości, obok radnego Platformy Obywatelskiej, to zapewniam pana, że różnica jest bardzo niewielka. I widzimy dzisiaj, że warszawiacy stoją przed sztucznym wyborem wymiany jednego układu na drugi układ. Nie. Afera reprywatyzacyjna to jest efekt działalności całego establishmentu politycznego w Warszawie. Gdyby nie przymykano, przynajmniej nie przymykali oczu radni Prawa i Sprawiedliwości, politycy Prawa i Sprawiedliwości na korupcję w Warszawie, gdyby nie... Nie wie pan tego, nie wie pan, czym przymykali. Panie redaktorze, ja domniemuję. A pan Szaniawski też nie jest osobą skazaną, nie można o nim mówić jako potencjalny przestępcy. Wyobraża pan sobie naprawdę, że Maciej Wąsik, taki as w walce z korupcją, taki as jak Mariusz Kamiński, będący 10 lat we władzach warszawskiego PiSu, nie zauważyli tego typu afery. Ale wie pan, ale nie dajmy się zwariować. Nie każdy, kto ma coś wspólnego z reprywatyzacją, to od razu musi robić jakieś lewe interesy albo doprowadzać do wyrzucania ludzi z kamienic. Pan Jaki mówi, że chce, idzie do ratusza, bo chce walczyć z mafią reprywatyzacyjną. No i okej. Okay, no i walczy w komisji weryfikacyjnej. Sam pan chwalił komisję weryfikacyjną. Ja też mu przyklaskuję, żeby walczył z mafią reprywatyzacyjną. Ale nie da się wyjaśnić tej afery bez wyjaśnienia tego, co się działo po stronie Prawa i Sprawiedliwości, tego, co się działo za prezydentury Lecha Kaczyńskiego i tego, co się działo przez 10 lat, kiedy PiS był w opozycji w Warszawie. Nie da, po prostu. Koniec. Pan Kaleta, wiceprzewodniczący Komisji Weryfikacyjnej, mówi, że pańskie założenia są absurdalne. Ale jakie absurdalne? To dlaczego nie zaprosi Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego przed komisję? Przede wszystkim nie Komisja Weryfikacyjna pana Szaniawskiego będzie weryfikować, tylko KRS, który będzie sprawdzał jego umiejętności. To jest inna sprawa. To jest przerażające, jacy ludzie do Sądu Najwyższego idą. To zostanie zweryfikowane pozytywnie lub negatywnie. Nie wiemy nawet, jakie pytania będą zadawane, bo te posiedzenia są niejawne. To jest gigantyczny skandal. No, mamy do czynienia, to nie jest jedyny przykład kandydata do Sądu Najwyższego, który ma bardzo dziwną i kontrowersyjną, co najmniej powiedzieć, przeszłość. Tak? I opinia publiczna może naprawdę się bać, kto zasiądzie w Sądzie Najwyższym w przyszłości. Ale to nie jest człowiek, który ma legitymację PiS w kieszeni. Nie, ale jest związany bardzo ściśle ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości. A to jest dopiero część tej historii. Bo mówimy o drugiej części historii, czyli związków Macieja Wąsika z Marcinem Rudnickim i z Jakubem R., czyli z bratem Marcina Rudnickiego. Jeden siedzi w więzieniu. No tak, no i co? No, dziwne, żeby nie siedział. No a dlaczego tylko on siedzi w więzieniu? A kto jeszcze powinien siedzieć w więzieniu? No, chyba, ja będę miał kolejny proces, jak panu powiem, kto powinien jeszcze siedzieć w więzieniu, ale tych ludzi powinno być jeszcze kilkadziesiąt osób w tych aresztach powinno siedzieć. Czy Patryk Jaki i Komisja Weryfikacyjna nie chcą przesłuchiwać osób, które są z otoczenia Prawa i Sprawiedliwości? Patryk Jaki nie chce przesłuchiwać osób, które są związane z Prawem i Sprawiedliwością, nie robi tego, nie bada tych spraw. A nie jest tak, że jest kolejka i w odpowiednim czasie oni zostaną też na tą komisję, przed komisją. No, ale Komisja Weryfikacyjna ma przestać istnieć przecież, jak Patryk Jaki zostanie prezydentem Warszawy. To kiedy będą przesłuchani? Zostanie prezydentem Warszawy według pana? No mam nadzieję, że nie zostanie. A
A wszystko idzie w tą stronę, że może zostać. No wszystko idzie na to, tak jak mówię, no niestety, no media liberalne, platformy obywatelskie, wszyscy robią kampanię Patrykowi. Może jakiemu pan patrzę, też robi kampanię. Na to naprawdę, no nie, no ja jestem jedyny, który stawia jakieś pytania. Pan przychodzi i mówi o Patryku, jakim no robi, nie, pan, ale to, robi pan kampanię. Ja mam świetny program do Warszawy, z przyjemnością o tym porozmawiam. No właśnie, nie przedstawia pan swoich propozycji, tylko strzela w jakiego? No nie, no może pan pomaga jakiemu w ten sposób. To jest kolejny element właśnie tej ślepoty mediów, że gdy przedstawiamy nasz program, gdy mówimy o propozycjach, mówimy o liniach tramwajowych, mówimy o poprawie jakości zarządzania miastem, walkę ze smogiem, budową mieszkań. No Patryk Jaki też mówi o szybkiej budowie. Jakoś te pytania jakoś nie są zadawane, tak. A skoncentrujecie się państwo na personaliach. Plan budowy trzeciej, czwartej linii metra, bardzo szybko. No, pomysł jest doskonały, tylko ja bym chciał, po pierwsze, skąd Patryk Jaki weźmie na to pieniądze, bo to jest około 20 miliardów złotych i dużo taniej, dużo efektywniej jest w tym momencie budować linie tramwajowe. A my też mamy swój pomysł na trzecią linię metra i go zaprezentujemy już niebawem. Dokończenie drugiej linii metra, trzy mosty dla Warszawy, no. Otwarcie urzędów dwa dni w tygodniu do godziny 20, przedłużenie tak czasu. Mówię, Patryk Jaki, rząd, który w tym zasiada, Patryk Jaki, tak. Uchwalił właśnie ustawę Lex Developer, który nawet kolegium do spraw służb specjalnych mówi, że wpłynie na korupcję w samorządach. Znaczy, czyli Patryk Jaki jest w rządzie, który de facto doprowadzi do jednego, do obniżenia stawek łapówek za wydawanie pozwoleń na budowę. Znaczy, to jest przerażające. I to jest przerażające, że mamy rząd, myślałem, że po Platformie Obywatelskiej nie będzie już rządu bardziej prodeweloperskiego, ale mamy kolejny rząd, który jest bardziej prodeweloperski. Mamy rozporządzenie dotyczące handlu węglem, tak, i będzie dopuszczony do sprzedaży miał węglowy, najgorszy jakościowo gatunek węgla. To są rzeczy, o których powinniśmy rozmawiać. Dlaczego nie walczy się ze smogiem, który zabija 40 tysięcy osób rocznie w Polsce? To są największe wyzwania cywilizacyjne, które stoją przed Polską. A tymczasem pan chce parku centralnego, wokół Pałacu Kultury i Nauki. W jednych mediach mówi pan, że to kosztowałoby 70 milionów złotych, gdzie indziej, że 100 milionów złotych. Bo mamy dwie rzeczy. Mamy... Lub też 35 milionów złotych. Powiem panu, raz strzał jest gigantyczny. Nie. Znaczy, bo to zależy od tego, jak zadamy to pytanie. Czy będziemy musieli wykupywać działki wokół Pałacu Kultury, czy nie będziemy musieli wykupywać działek wokół Pałacu Kultury. Działki zostawały oddawane nielegalnie wokół Pałacu Kultury. Jeśli da się je odzyskać, to będziemy to robić. Jeśli nie, to będziemy płacić odszkodowania. I tyle. I dlatego stąd ta różnica. Budowa samego parku to jest około 50 milionów złotych, a koszt wykupu działek też szacujemy na około kilkudziesięciu milionów. No ale coś pańscy koledzy nie podnoszą tego tematu jako możliwego do zrealizowania tego parku. Ten park centralny wydaje się być taką utopią. No dlaczego wydaje się być taką utopią? A dwie linie metra za 20 miliardów złotych w ciągu 10 lat są bardziej realne? Czy wybudowanie parku dookoła? A co jest bardziej potrzebne w Warszawie? Park centralny czy dwie linie metra? Myślę, że to jest fałszywa alternatywa. Warszawa potrzebuje bardzo dobrej komunikacji publicznej i potrzebuje dużo więcej parków. I Warszawski Park Centralny to jest wizja, to jest sposób na zagospodarowanie centrum Warszawy, to jest sposób na to, żeby oddać tę przestrzeń miastu i ludziom. My chcemy Warszawy dla ludzi, nie dla partii, nie dla deweloperów, nie dla biskupów. Chcemy Warszawy dla ludzi. A dla sodomitów? To jest brzydkie słowo i... Na prawach cytatu. Aha. Mariusz Błaszczak mówił o paradach równości, że są parady sodomitów. Pan by zgodził się na parady sodomitów, mówi Mariusz Błaszczak? Znaczy, to jest język knajacki, język, który nie przystoi nikomu, myślę, jeśli chodzi... Dyskwalifikujący? Myślę, że absolutnie dyskwalifikujący. Znaczy, to, że mamy ministra, który coś takiego mówi w przestrzeni publicznej i nie nawet spotyka nie go... Nikt go nie skrytykował. Pokazuje to, jak niestety na dnie jest polska polityka, jeśli chodzi o jakość debaty publicznej. No i mogę tylko... Patryk Jaki chyba też nie odnosił się do tego. No Patryk Jaki organizował marsze antyislamskie. Patryk Jaki zatrudnia jako szefa muzeum, tego szefa muzeum żołnierzy wyklętych, który ma postać człowieka, który uważa, że procesy norymberskie to był jakiś absurd. No mamy w otoczeniu ale Patryka Jakiego... chyba by nie zakazywał. No nie wiem tak naprawdę. Wokół Patryka Jakiego jest bardzo dużo osób związanych ze skrajną prawicą. I teraz Patryk Jaki oczywiście próbuje udawać, że jest osobą, która te ideologie mówi, ma to hasło, prawda, Warszawa pragmatyczna, nie ideologiczna, no tylko, że to on jest właśnie ideologiczny, to on jest doktrynerem i to on reprezentuje, no tutaj można powiedzieć naprawdę poglądy skrajne i to, że on nagle przesuwa się do centrum i on jest uznawany za jakieś centrum, no
naprawdę szapoba dla niego, bo jest to operacja, niezła operacja medialna, muszę powiedzieć. ONR powinien zostać zdelegalizowany? Absolutnie tak. ONR wzywa do nienawiści rasowej, odwołuje się do faszystowskiej organizacji przedwojennej, którą było ONR. Wprost odwołuje się do przedwojennego ONR-u i dlatego powinien być zdelegalizowany. A Rafał Trzaskowski może, składając dokumenty, doprowadzić do zdelegalizowania ONR-u? Nie, ale to jest żałosne. No, Platforma Obywatelska miała na to 8 lat. Osoby związane z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, chyba z Ruchem Palikota również, mąż Pauliny Piechny-Więckiewicz, naszej kandydatki na wiceprezydenta, wiceprezydentkę Warszawy, 6 lat temu składał taki wniosek. I Platforma Obywatelska miała to w nosie. I teraz używa tego po prostu bardzo jako narzędzie po prostu do walki politycznej, ale kiedy mogła to zrobić, mogła zaprowadzić porządek z tym, nie zrobiła tego, więc jest to absolutnie niewiarygodne. Gdyby pan został prezydentem Warszawy, usunąłby pan Ewę Gawor z ratusza? Wie pan co, no jakby... jeśli bym usunął, to na pewno nie dlatego, że była, skończyła kurs, tak, ona była milicjantką, tak? Dobrze, tak, nawet, tak, była milicjantką. Ja nie, znaczy, skończyła wyższą szkołę Feliksa Dzierżyńskiego, znaczy, a była milicjantką, pracowała w departamencie PESEL. No nie, znaczy, wydaje mi się, że absolutnie nie na pewno nie za, jeśli bym miał, że tak powiem, miał zwolnić z ratusza, to nie za jej przeszłość, tylko ewentualnie za... Ale profesor Cęckiewicz przedstawia ją ewidentnie jako czarną znaczy, postać. Ten tytuł SB zatrzymało marsz, tak, i był taki... Marsz Powstania Warszawskiego. Nie, Marsz Powstania Warszawskiego. Znaczy, to jest po prostu, no, jak człowiek, który dostaje publiczne pieniądze i zatrudniony na publicznym etacie i historyk może taki, może w czymś takim, no to jest dokładnie ta sama, to jest knajacki język, taki sam jak pana ministra Sodomitów. No to jest po prostu przerażające, że my musimy o tym w ogóle rozmawiać. No, ale pracowała w MSW Czesława Kiszczaka. Jakieś powiązanie, Kiszczak, no, SB. Nie, no ale jakby, no bez przesady, no nie róbmy ludziom naprawdę. Znaczy, to jest jakiś, wie pan, no ostatnio widziałem, przez pół dnia wisiały swastyki na placu Piłsudskiego, i bo to była jakaś rekonstrukcja, no i to już nie przeszkadza prawej stronie, tak, ale to, że ktoś tam przez pracował w wydziale PESEL, to po prostu można już dać... Przeszłość typu, nie dyskwalifikuje pani Ewy Gawor? Nie dyskwalifikuje. A jako urzędnik jest dobra? Jak pan przyglądał się jej pracą w ratuszu, przyglądał się pan też innym osobom w ratuszu? Wie pan co, no jakby nie do końca, znaczy Warszawa jest bezpieczna miastem, tak? Znaczy od tego trzeba zacząć. I to jest ogromny sukces Polski, Warszawy, że Warszawa jest bardzo bezpieczna. Ewy Gawor również? Ale czy Ewy Gawor? Nie wiem. To, co się na przykład dzieje na bulwarach wiślanych, tak? Gdzie mamy naprawdę dopiero po wielu latach zamontowano tam oświetlenie. Tak. To są jakieś przerażające, elementarne rzeczy. To, że doprowadzono, znaczy jakby tutaj trzeba by zrobić audyt, ale naprawdę jeśli chodzi o bezpieczeństwo w Warszawie jest dobrze. Kto sponsoruje pańską kampanię? No na razie nikt jej nie sponsoruje, bo nawet nie mamy konta, więc jakby konto będzie, mam nadzieję, dzisiaj, ale my nie mamy pieniędzy z rządu ani ze spółek Skarbu Państwa. Ale jakieś prywatne firmy, prywatne instytucje? Nie, znaczy my mamy, to są, będą składki osób, indywidualnych osób. Mamy nadzieję, że uda nam się zebrać bardzo dużo takich mikrowpłat po kilkadziesiąt złotych i taki system włączymy, właśnie zachęcający do małych wpłat na komitet wyborczy. Nie ma pan poczucia, że zostanie pan zmiażdżony przez te dwa duże komitety, no. Zjednoczonej Prawicy i Koalicji Obywatelskiej, czyli komitety Patryka Jakiego i Rafała Trzaskowskiego, również z ich finansami. No, przypomnijmy tak. Również o tym, że oni zaczęli kampanię dużo wcześniej. No, nie, dysproporcja jest potężna, tak? No ja czytam ostatnio, przeczytałem wczoraj w Gazecie Wyborczej, że Patryk Jaki wydał na jedno wydarzenie na Twitter 15 tysięcy złotych. No to jest po prostu... Czyli kieszeni. Tam chyba nie było do końca jasne, bo Patryk Jaki się nie przyznaje, kto za to zapłacił. Ale jestem ciekaw na przykład, kto zapłaci za lot do Bułgarii, tak? Znaczy, ja rozumiem, że Patryk Jaki wyjeżdża do Złotych Piasków, bierze tych dziennikarzy, no to będzie kosztować setki tysięcy złotych taki przelot, tak? Skąd on ma na to pieniądze? Nie mam pojęcia. Kto mu wydał tą gazetkę, która była zaśmiecona pół miasta, która była wydana w 150 tysięcy nakładzie? Nie mam pojęcia. No widzimy, że na kampanię Patryka Jakiego idą miliony złotych publicznych środków. Ostatnio było wyliczenie, prawda? Polityka w sieci zrobiła wyliczenie, ile kosztowała ta reklama, którą robi codziennie TVP Info Patrykowi Jakiemu. To są setki tysięcy złotych. To są gigantyczne pieniądze. A pan przecież też bywa w TVP Info, prawda? W TVP? Ja ostatni raz w TVP Info byłem, nie chcę skłamać, pół roku temu. To jak za takim magicznym, jak zacząłem, wystartowaliśmy w wyborach, to jest taki magiczny stryczek i nagle jest totalne wyciszenie, jeśli chodzi o media publiczne. Nie ma nas tam.
Dlaczego pan tak późno rozpoczął kampanię wyborczą, kiedy Patryk Jaki z Rafałem Trzaskowskim zrobili to dużo wcześniej? My, że tak powiem, musieliśmy dokonać pewnej tutaj konsolidacji. No, nam się udało stworzyć szerokie porozumienie. Razem Inicjatywa Polska, Zieloni, Ruchy Miejskie. Będziemy też mieli nowe stowarzyszenia. Niedługo będziemy mogli o tym poinformować. Ale to trwało po prostu. No, te inne partie mają dużo łatwiejszą sytuację. Więc działamy. Kampania wyborcza faktycznie będzie krótka, bo do 21 października już to wybory. Czy powinno dojść do zjednoczenia Lewicy, SLD, partii Razem, środowiska Roberta Biedronia na wybory parlamentarne? W Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest na pewno parę bardzo fajnych, sensownych osób. Między innymi pani radna Piekarska jest taką osobą. I mam nadzieję, że po wyborach dojdzie do jakiejś konsolidacji. Znaczy po wyborach samorządowych czy parlamentarnych? No, wyborach samorządowych, po wyborach parlamentarnych to już może nie być co zbierać. Po wyborach samorządowych dojdzie do jakiejś konsolidacji. Mam nadzieję, że Robert Biedroń tutaj będzie starał się budować jakiś szeroki sojusz. Ale oczywiście Sojusz Lewicy Demokratycznej, no jakby, wie pan, no, dzisiaj współrządzi Warszawą, tak? Więc jakby Sojusz Lewicy Demokratycznej ma gigantyczny problem z wiarygodnością i to będzie pewien problem jako, no, jako całość, no, ale wydaje mi się, że tu jakaś konsolidacja powinna nastąpić. A Robert Biedroń ma problemy z wizerunkowe czy problemy z wiarygodnością? Robert Biedroń będzie miał na pewno bardzo trudną przeprawę, taką samą jaką ja mam trudną przeprawę, bo próbuje rozhermetyzować ten spór PO-PiS. I każdy, kto to robi, jest natychmiast atakowany przede wszystkim przez media liberalne. Hanna Gronkiewicz-Waltz tutaj mówiła o panu, że jest pan cynglem Prawa i Sprawiedliwości. No, jestem cynglem Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że Robert Biedroń zaraz też to usłyszy. I on będzie miał bardzo, bardzo będzie miał pod górkę, ale wierzę, że jest w stanie tutaj dokonać jakiegoś wyłomu, bo ta polaryzacja na PO i PiS, no, służy w tym momencie tylko tym dwóm partiom, a nie służy Polakom, nie służy Polsce, nie służy państwu polskiemu. Jest to spór wyniszczający dla nas wszystkich i wszyscy już go mają dosyć. Wszyscy mają dosyć tych starych twarzy, które cały czas się zmieniają przy... Nie chcę używać znowu tego takiego słowa brzydkiego, ale przy karmniku, a są ciągle to są te same twarze. Może pan mówić koryto, prezydent używa tych słów publicznie, więc... No wiem, ale jakoś... To chyba jest dozwolone. Może, nie wiem, za wcześnie rano jest... dzisiaj wszystko jest dozwolone, ale na pewno wszyscy już tym sporem mają dość i tym sporem naprawdę są znudzeni i zmęczeni. Biedroń mógłby stanąć na czele takiej konsolidacji lewicy? No myślę, że tylko on w tym momencie ma taką pozycję, żeby to zrobić. Więc wierzę, że będzie chciał to zrobić, ale też widziałem wczorajszy sondaż, gdzie chyba Ipsos daje mu 5% w poparcie dla jego ugrupowania, więc to naprawdę jest bardzo trudne zadanie i wierzę, że przez budowanie szerokich koalicji uda się mu stworzyć coś nowego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim państwa gościem był Jan Śpiewak, kandydat na prezydenta Warszawy. Dziękuję ślicznie.